Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy w Palionowie, no niestety w więzieniu. Jak widzicie, zmienił mi się troszkę fryz. Zrobiłem sobie warkoczyki. Możecie zresztą napisać w komentarzu, jak uważacie, czy mi pasują, czy mi nie pasują. Ja uważam, że jest spoko. Cieszę się, że je mam, bo chciałem zawsze je zrobić. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pogodziliśmy się na chwilkę, powiedzieliśmy sobie: dobrze, teraz nie będziemy uciekać, będziemy grzeć. O, i się przytulamy i tak właśnie, przytulamy się. Dokładnie. I w dzisiejszym odcinku robimy po prostu, w sensie dogadaliśmy się z policjantem, że przez 24 godziny będzie spełniał nasze życzenia, ale w zamian za to później będziemy przez następne odcinki grzeczni, żeby już mu nie uciekać i odsiedzimy grzecznie karę, ale on przez 24 godziny będzie spełniał nasze życzenia, więc uwaga, challenge w tym momencie daję za start. Oczywiście, jeśli wam się odcinki podobają, koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, jaki macie pomysły na przykład na odcinki czy inne takie. No ja oczywiście czytam komentarze i przypinam serduszka. Każda osoba, która napisze w komentarzu, co może napisać w komentarzu? Żaba. Żaba, dobra, każdy, kto napisze w komentarzu żaba, przypnę serduszko oczywiście, więc myślę, że warto. Dobra, w takim razie rozpoczynamy challenge w tym momencie. W tym momencie spełniasz nasze życzenia i nie możesz nas bić, ja bo jesteśmy teraz, teraz my nad tobą mamy władzę, więc proszę bardzo, ja David, co masz do niego, co masz do niego? Wyjmij mi strzałę z ręki. Przecież nie masz strzały w ręce. Naprawdę? A ja u siebie mam strzałę w ręce. U mnie nie. A, u mnie też nie masz. Mam u siebie strzałę w ręce, dobra. No to w takim razie... No to wyjmij tą strzałę. No właśnie. O, dobra, wyciągnięta. Dobra. Masz, stary, taka kurczę strzała. Śleczała w tym. Dziękuję. Dobra, no to jeszcze masz jakieś? Ja mam jeszcze, tak, zrób 10 przysiadów. Raz, dwa, trzy, cztery, o, już zwahałem, czekaj się chwilę. No za każdą przerwę dostajesz plombę w dziąsło. Nie, 8, 9, dobra. 10! Dobra, zrobił. Dobra, słuchaj. No? Mi się wydaje. Hej! Znowu! Czemu mi się wydaje, że musisz rozwalić te dwie tabliczki i napisać tutaj obraźliwe słowa na swój temat. Dobra, nie ma sprawy. Jestem ciekaw, co tu napisze. No i powiedz mi, czy tam jest to, co powinien napisać, czy tam jest coś, czego nie powinienem pokazywać. Zaraz ci powiem. Dobra. Możesz. Śmiało. Dobra. Inteligentny, ale nie aż tak jak zawsze. No, tak, tak słabo się pocisnęłeś, Mi się wydaje, że tu powinno być coś lepszego, coś jakiegoś. Mi się wydaje, że nie zaliczamy. Mi się wydaje, że powinien tutaj to poprawić. No dobra, no to w takim razie. Co napisano na tamtej? Kurczę. Bardzo złe rzeczy. To nie pokazuje. Proszę rozwalić tamtą tabliczkę i jeszcze raz napisać. No jeszcze raz się pocisnąć, chłopaki. O, to jest nawet z twoim tokiem mówienia. Aha. Jestem słaby i nie umiem być w policjanta. To jest twoja polszczyzna. To będzie akurat dla mnie bardzo obraźliwe, co teraz napiszę. Dobrze, no to pisz w takim razie, bo to musi być zaliczony challenge. Masz? No. Masz tutaj? Właśnie, jestem trochę lepszy od Dave'a. A od niego, no to wiecie, to i tak nawet jak jestem... No nie wiem, ja bym tego nie zaliczył. Jak jestem tylko trochę lepszy, to i tak jest bardzo źle, więc... Gościu, ty jesteś biedny. To nie lepszy. Dobra, no to... My mamy ze Szczypem takie deale, że nawet po wyjściu z paki będziemy bogaci, a ty dalej no, będziesz zarabiał za 3 diamenty. Jestem siurakiem. Dobra, no może być. Może być. Daj mi chleba. Dobra, o, kolejne życzenie. Ja też bym w sumie wziął. W sumie nie jestem głodny, ale daj mi chleba. Ale nie byle co. Ma być, wiesz, ile? Masz załatwić nam postak w postaku. Ja stak i... Postaku chleba! Stak, dwa stak. Tak, ma być, tak jak mówię, ma tak być. Stak chleba dla mnie i dla Dave'a. My idziemy do jadalni i czekamy. Chodź, idziemy do jadalni. Chłopaki, nie przewidzieliście jednej rzeczy, ale dobra. Dobra, ja tu rozsiądźmy się tutaj, księciunia. Księciunia. Piszcie w komentarzach, że to jest smutne, że każą mi takie rzeczy robić. Porozmawiajmy, Dave'ik. Co tam? Czekam, no. Gdzie ten stak? Masz? Ale nie będę ja miał jeść, co jeść. Trudno, wie to nie obchodzi. Dzisiaj głodujesz. Dawaj. No nie będę miał co jeść, chłopaki. Co mnie to interesuje? No pięknie, tak. Nawet nie chce mi się jeść, ale dzięki. Widzę, że David byłeś troszkę głodny. Dobra. Trzy bochenki chleba na hita. Mam pomysł na następne wyzwanie. Słuchaj, jakie? Wydaje mi się, że chciałbyś spędzić sobie tak jakby minutę pod wodą, pod prysznicem. Minutę? Minutę. Przecież ja zginę. Trudno.
Idziemy pod prysznic, minuta pod prysznicem. Ale nie no, zabijać mnie, chłopaki, nie topcie mnie. Ja ci nie zabiję, sam tam wejdziesz. Nie topcie mnie, chłopaki, tylko nie to. Czemu minuta? Minuta pod prysznicem. Proszę bardzo. Zapraszam. No. Ale cały wchodzimy, moczymy całego ryja. Dobra, patrzę na czas. No i siedzimy minutę. Nie, proszę się nie wychylać, proszę się... No ale to nie on mnie wypycha. No nie, powietrze, bo on powietrza nie może mieć. Aha, to chcesz go zabić. No chcę, żeby się poddusił troszkę lekko. Zobaczymy, kiedy mu zabinie. To jest satysfakcjonujące, jak będzie dostawał. Zobaczymy, zobaczymy. Tylko nie można go wypnąć, bo on ma tam serduszka jeszcze. Ty psie! Nie no nie, bo jak... O, o, dostaje, dostaje, o. A, jeszcze masz 30 sekund, kolego. Bo do 6.30. Nie, proszę, nie, nie, nabrał powietrza. No i to jest bez sensu challenge. W tym momencie oszukałeś. Bez sensu jest, bo mnie bijecie, chłopaki. Wypłynąłeś, sam wypłynąłeś, że cię chciałem wepchnąć. No dobra, challenge niezaliczony. Trudno, już mi się nie chce czekać. Szkoda czasu na tym odcinku, na takie rzeczy. Będziesz tutaj siedział kiedy indziej. Dobra, mi się wydaje, że co teraz? Czy chcesz wejść do izolatki? No. Myślę, że chcę. Dobra. Dobra, na razie. Ojoj, pośmiejmy się teraz z niego. Pośmiejmy się teraz z niego. Zapalę mu światło, żeby tam coś było widać. Aha. I co bardzo tam, co tam? Bardzo mam. Ale super. Idziemy stąd. Ja sam doczekam. Idziemy stąd. Nie, no nie będziemy. Ale mowa była inna. Dobra, żartowaliśmy. Dobra, wypuścimy cię. Chodź. Jakiś jeszcze żarcik. Posiedziałeś troszkę w izolatce, no tak, ale już mamy nagrane to, że tam byłeś. Teraz ja bym chciał od ciebie dostać diamentowy miecz, który mnie cały czas zabijasz. Dobra, chodź ze mną. A ja bym chciał dostać łuk, którym do nas strzelasz. Dobra, nie ma sprawy, chłopaki. I strzałę jedną. Dobra. No, proszę. Dobra, gdzie ty jesteś? No. Daj mi. Tu, a daj mi łuk i ten, strzałę. Daj mi strzałę. To nie jest ten miecz, co nas zabijasz. To nie jest ten. Dobra, teraz chodź tutaj. Nie ma uciekania. Proszę się ustawić tam pod ścianą i się nie ruszać. W tym momencie będzie przeprowadzona na tobie egzekucja. O nie, on nie ma nieskończoności na łuku. O, ale skubaniec. Jedną strzałę mi dał tylko. Au! No! Ale nie można tak! Nie ma więcej strzał? Nie ma. Bo on ci nie dał tego swojego łuku. No wiem. Dobra, młotuj go tym. Czekaj, biorę coś innego. Biorę mu z tej skrzynki siekierę, bo jej nie zamknął. Młotujemy go. Dobrze! Ma tu rzeczy, ale dobra, nie bierzemy mu. Nie bądźmy aż tacy. Nie no, to nas zabił 40 razy, raz można. Dokładnie tak. Chciała cię odstresować. Dobra, i idź tam sobie odbierz te itemy, idź tam odbierz sobie te itemy. Nie wiem, gdzie są moje tutaj, rzeczy. Tutaj, tu zginąłeś. Dobra. O, akurat Bizza chciał jeść, to z nim ten chlebek, co od ciebie dostałem. Dobra, mam kolejne życzenie. Let's go, jakie? Moim życzeniem jest, żebyś w tym momencie otworzył wrota i wypuścił Dave'a. Ale gdzie on go wypuścił? Wypuść go, stąd wypuścić, z więzienia. Niech wyjdzie na wolność. Wiesz co, ja myślę, że ja sobie to sam sobie poradzę. I nie goń go. Lara? Niech jest Hello? Wolny. Dobra. Hello? Ja w tym momencie jeszcze chcę tutaj zrobić jedną rzecz. Chodź. Pójdziemy sobie tutaj. Wejdź na boisko. Masz tu chleba. To jest wszystko, co dostaniesz ode mnie. I graj tym chlebem w koszykówkę. O, to fajne zadanie. No i powodzenia. Ale wsad! Powodzenia. Ja tymczasem udam się na odpoczynek. Dobra. Ja z dunia. Ale fajna zabawa! Dewik! Dobra, ja chcę częściej takie zadania chcę dostać. Co? Gdzie ty co, jesteś? Co? Wyszliśmy z więzienia, stary. Gdzie ty jesteś? Też? Gdzie jesteś? Ja jeżdżę sobie kolejką od pana policjanta. Dobra, widzimy się w domku od policjanta. Dobra, udało nam się, no i super. Łatwo. No i tak się ucieka z więzienia, słuchajcie, tak się powinno iść po prostu z policjantem na ugodę. Zrobiliśmy 24 godziny, spełnią nasze życzenia. No i nie ma nic do gadania, jesteśmy wolni. I teraz już nam nic nie może zrobić. Dobra, gdzie ty jesteś? Jadę. O, widzę, że jedziesz, dobra. O, jak pięknie. Pięknie, witam bardzo serdecznie, znowu Dejwik. No i co, jesteśmy wolni w tym momencie. W tym momencie już nam nic nie grozi na tym serwerze. Dobra, ja... No, tylko przez 24 godziny. No niestety, później nas złapie. Ale to, ej, to możemy w tym czasie iść się schować do jakiegoś miejsca. Może nas policja wtedy nie znajdzie.
No dobra, to chodźmy. Gdzie proponujesz się schować? No w jakimś takim miejscu. Takim, no nie wiem, może... No nie wiem. O, wiem! Chodź. Schowamy się w tosterze, który budowałem ostatnio na live'ie. Więc jeżeli chcecie być na live'ach, to koniecznie subskrybujcie kanał i kliknijcie w dzwona, żeby być na bieżąco. Dobra, stary, wziąłem ziemię jakąś. Tutaj chodź. Dobra. Wejdź tutaj na górę. Pozwalę tą ziemię. Żeby on nie wiedział, gdzie jesteśmy. Stary, i wchodzimy do tostera. O, zapomniałem, że tu jest to coś. Ale to dobra, to czekaj. Mam jeszcze pomysł jeden. Naprawimy to. Dobra, czekaj. Rozwalę tą ziemię, żeby nie wiedział, że to tutaj. O nie. Dobra. Czekam. Dobra. I teraz patrz, co się dzieje. Naprawiam to. Tak nie, już wystarczy. Nie będzie wiedział, że tu jesteśmy. Łatwo. No i super. No i David, w tym momencie wygraliśmy życie. Schowaliśmy się. Już nam Neonek nic nie zrobi. Policjant już jest bezbronny. On tam pewnie dalej gra w kosza tym chlebem, bo powiedziałem mu, że ma grać. Nie powiedziałem, kiedy ma skończyć. No więc tyle. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę i wbijajcie do chłopaków na kanały, ponieważ tam są dalej odcinki również z Palionowa. I myślę, że warto je oglądać, więc do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 i na live'ach, na których jest naprawdę fajnie, więc koniecznie musicie na nich być. No i trzymajcie się. Widzimy się następnym razem. Elo, pa pa.